Księga Ozeasza, rozdział 11 Umiłowałem Izraela, gdy był jeszcze dzieckiem, i z Egiptu wezwałem mojego syna. Im więcej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież to ja uczyłem chodzić Efraima i brałem ich na swoje ramiona. Oni zaś nie poznali, że troszczyłem się o nich. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi do swego policzka niemowlę. Schylałem się ku niemu, aby go nakarmić. Nie powróci do ziemi egipskiej, lecz Asyria będzie jego królem, bo nie chcieli nawrócić się do mnie. Miecz spustoszy jego miasta, zniszczy jego rygle i wytraci ich za ich zamysły. Mój lud zostanie zniszczony, bo odwrócił się ode mnie. Wzywają Baala, lecz on im nie pomoże. Jak mogę cię porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jak mogę zrównać cię z Admą i postąpić z tobą, jak z Seboim? Moje serce wzbrania się przed tym, jestem poruszony do głębi. Nie dam się unieść porywowi mego gniewu i nie zniszczę Efraima, bo jestem Bogiem, nie człowiekiem. Pośrodku ciebie jestem ja, święty. I nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za panem, który jak lew zaryczy, a kiedy zaryczy, zbiegną się jego synowie z Zachodu, jak wróble przyfruną z Egiptu, jak gołębie z kraju Asyrii, sprawie, że wrócą do swoich domów, wyrocznia pana. Konie chyba najbardziej znany rozdział Ozeasza, przepiękny o tej miłości Boga, o takiej czułości. Koni mnie zawsze ujmuje jedno, zobaczcie Pan Bóg się nie powołuje na prawo, na zasady, na przykazania, na grzechy, na zło, dobro, zbawienie, śmierć. Mówi: Ja po prostu Cię kocham jak dziecko, że Cię podnoszę jak niemowlę do policzka. Mówi: Kocham Cię po prostu ludzkimi więzami, chociaż jestem Bogiem, więc nie dam się ponieść różnym ludzkim, nie wiem, obrażeniom czy tam innemu postępowaniu. Ja Cię po prostu kocham. Końcie zawsze, kiedy sobie będziecie jakoś mieli, nie wiem, trudności o takim myśleniu o Panu Bogu, kiedy Wam się Pan Bóg będzie wydawał jakiś dziwny, może jakiś straszny, albo zły, albo nie po Waszej stronie, wracajcie proszę do tego rozdziału. Czytajmy go w kółko i w kółko, bo to jest naprawdę jeden z najpiękniejszych rozdziałów o miłości Bożej w Piśmie Świętym.